I zapraszam na, no właśnie, na bardzo ciekawą partię. Wszystkie są według mnie ciekawe, ale ta jest wyjątkowa, bo pytanie brzmi, czy da się wymyślać nowy debiut, nowy gambit w szachach w dzisiejszych czasach. Bardzo, znaczy... Odpowiedź na pewno jest trudniejsza niż pytanie, ale tutaj jeden z zawodników podjął się tego wyzwania w turnieju Tata Steel, bardzo silnym turnieju arcymistrzów czołówki światowej, gdzie gra między innymi Carson Duda, Mamediarow właśnie tutaj główny bohater tej partii. No i właśnie postanowił Zaeksperymentować. Niezwykle ciekawa rzecz. Muszę powiedzieć tylko jedną sprawę o tym zawodniku jedną taką charakterystyczną cechę. Mamed Yarow jest bardzo agresywnym zawodnikiem, więc nie dziwi fakt, że zagrał tak jak zagrał. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Komentarze na temat tej partii na żywo, jak tutaj analizowali arcymistrzowie i były prowadzone nas misje, No To było wielkie zaskoczenie, lekki uśmiech na twarzy e, i co dalej. Dobra, przejdźmy już do rzeczy. Przeciwnikiem Amadeirowa jest Jesse Pienko, bardzo utalentowany arcymistrz, dwudziestolatek, który no, przekroczył 2700 już rok temu, pokonując m.in. w tym turnieju Karlsena, w, tur w tym turnieju już z tym Karsenem z tym Karlsenem zdążył zremisować, więc na pewno młodzież tutaj szaleje i teraz tak Mamediarow zagrał D4 przeciwnik skoczek F6 C4 i jeszcze to jest normalne, posunięcie E6 i uwaga, w trzecim ruchu Mamediarow zagrał Gambit Mamediarowa no bo nie wiem jak to nazwać jest to ruch G4 nie potrafię nazwać o co tutaj chodzi no, czeską podpowiada, że to jest jakiś Devin Gambit, nie wiem. Powiem tak. W partii takiej błyskawicznej czy coś, ja rozumiem, można sobie poszaleć, ale w takiej klasycznej partii, w takim prestiżowym turnieju, no, to jest takie zaskoczenie. Mi się, mi się to osobiście bardzo podoba, że powstają takie ciekawe, m, ciekawe kwiatki w szachach. No i teraz zastanówmy się. Czy można zbić tego pionka? Bo to jest pierwsza myśl. No w trzecim ruchu bardzo zaskoczony musi być przeciwnik. To na pewno daje do myślenia. I teraz tak. Jeżeli czarne by wybiły na G4, to jedyna słuszna myśl, jaka się narzuca, to jest ruch E4, żeby zyskać centrum za cenę rozwoju, za cenę pionka, znaczy się. I tutaj tego skoczka od razu atakujemy. Jakie są możliwości, jeśli pionki w tym momencie? Mianowicie można zagrać na przykład ruch H5. Aby przytrzymać skoczka i żeby ten skoczek miał ucieczkę na H6. I tutaj już trzeba się pogodzić, że nie będzie roszady, na przykład u czarnych czy u białych, to nie ma znaczenia. Roszada tutaj jest najmniej ważna. Jakbyśmy odpędzali skoczkę, na pewno skoczek ucieka, na pewno wybicie nie jest najlepsze, bo wieża odbija paragońców gońców, i tak dalej. To jest jedna z możliwości, tak patrząc w skrócie w tej sytuacji. Można by było też zagrać skoczek F6, po prostu uciec, atakować piona. Jeżeli pion by zaatakował skoczka, to skoczek nawet może uciekać na. 8. niech nas to nie zdziwi, to nie jest złe silnik tutaj podpowiada, że to jest nawet dobre dla czarnych wiem, że to wygląda strasznie dziwnie ale Mamed Yarow na pewno by się w tej pozycji czuł bardzo dobrze główny pewnie cel jest taki, żeby otwierać linię G, on bardzo lubi atakować, więc to by mu pasowało. Kolejną możliwością jest najbardziej prawdopodobną zagranie na przykład posunięcia goniec B4, czyli danie szacha wyprowadzenia figury z tempem, skoczek C3 jest to ruch raczej obowiązkowy, takie ruchy jak skoczek D2 to zasłania gońca, jak goniec D2 to wymieniamy. No jak czarne mają pionka więcej, dlaczego nie wymieniać więcej figur, szczególnie bardzo silnego gońca, który dobrze działa po diagonali C1H6, więc no, wymiana tego gońca byłaby na korzyść zdecydowanie. Jest i pienki. I teraz po skoczek C3 Czarne mogłyby tutaj no, zagrać znowu różnie. Na przykład skoczek na, powiedzmy, pierwszy ruch, może najpierw F5, który tutaj analizowałem. Ruch F5, no taki ruch nieco kontrowersyjny również, ale mm, no, jest Pienko pewnie nie był przygotowany na takie rzeczy. No więc na przykład tutaj po wybiciu pionek by mógł wybić, no, zagralibyśmy H3, żeby odpędzić skoczka. Skoczek F6 i na przykład skoczek E2. No i tak. Pilnujemy, to się niby trzyma, ale spionek mniej. Ja nie widzę rekompensaty dla białych w tej sytuacji, aczkolwiek zawsze diagonala działa, zawsze wieża G1 i linia G działa. Szukam takich małych plusów tutaj dla białych, oczywiście w tej sytuacji, jakieś tam H4, H5 atakowanie na skrzydle. Ciężko stwierdzić, w blicu jak najbardziej wszystkie chwyty dozwolone. W partii klasycznej bardzo ryzykowny ruch bym powiedział, ale jak można by było jeszcze zagrać inaczej? Mianowicie poskoczek C3 w tej sytuacji, no skoczek mógłby zagrać na F6 teraz. I teraz byśmy na przykład odpędzali skoczka, bo to raczej z duchem takiego ataku byśmy tutaj ten, tego pionka przesuwali. Skoczek zagrałby na przykład na E4 i Mamediarow miałby taką opcję na przykład hetman G4. Jestem przekonany, że by skorzystał z czegoś takiego. Jest to motyw z obrony francuskiej, e, często spotykany i na przykład skoczek bije na C3. Jak się zachować? No, nie możemy zbić tutaj na C3, bo go nie zbije widełki, mamy szach, tracimy wieże i tak prosta, dalej. Prosta rzecz, więc w tej sytuacji należałoby e, zagrać A3. Tak, a3 działa, skoczek nie ma takiego odejścia, żeby zaszkodził jakiejś ciężkiej figurze. E, I tutaj odbijamy gońca, no więc a3 byłoby ok. Jeżeli byśmy w tej sytuacji zbili na g7, byśmy się pospieszyli, no bo biorę pionka i z tempem atakuje wieżę, no to mamy niespodziankę, pod tym skoczek e4. Jest szach, a potem ratujemy wieżę, na przykład wieżę f8. No więc hetman g7 nie działa, więc tu a3 by zadziałało. I co ciekawe, można by było teraz zagrać koniec f8, aby Chronić pionka. No i jeżeli byśmy na przykład tutaj odbili. No, okej, okay, to czarne sobie grają d6 i próbują szarpać centrum, pionek więcej. Na razie g7 jest obronione, więc w porządku. Tak patrzę troszeczkę z perspektywy, jakby czarnymi się zachować w tej sytuacji, białymi. E, nie widzę jakiejś takiej super, super rekompensaty, szczególnie, właśnie powtarzam to już w partii klasycznej, gdzie jest bardzo długie tempo gry. Ale na przykład goniec g5 mógłby tutaj nieco namieszać w tej sytuacji, i teraz, jakby się czarne pomyliły i zagrały f6, no to niestety. Pozycja czarnych jest przegrana z prostego powodu. Zbilibyśmy na f6, grozi bicie na g7 ze stratami masakrycznymi, materialnymi, no więc na przykład po wybiciu jest bardzo sprytny szach. Król e7 to jest jedyny ruch, i po wybiciu na f6 król wybija hetman h4, tutaj zdobywamy hetmana. No to takie triki w pozycjach oczywiście istnieją, ale pogoniec g5 naturalnym byłoby zagranie koniec e7. Goniec bije e7, hetman bije e7 i tutaj można wtrącić teraz, czyli wtrącić wybicie, odbić pionka jak najbardziej, ale po hetman f8 wymiana jest hetmanów wymuszona, bo tutaj cały czas jest figura więcej, więc po wybiciu potem na f8 jest pionek, bije na c3. No i podsumowując tę sytuację, ja wiem, że to jest taka bardzo daleka od noga, przykładowa oczywiście, no to tutaj Czarne są mimo równości materialnej, są nieco lepsze ze względu na zdwojone pionki. Jest końcówka, pionki są bardziej wysunięte, które łatwiej tam szarpnąć, więc myślę, że tutaj jest pionko byłoby zadowolone. Dobra. Ale przejdźmy do sytuacji, która miała miejsce w partii. Wiem, że długi wstęp odnogowy, ale tego wymagała właśnie ta partia, która jest gambitem w ogóle. Mamediarova. No ja mu biję brawo. Ja kibicuję, ja lubię takich zawodników, którzy eksperymentują i którzy tutaj pokazują pewne show. Mi się to podoba. I teraz tak. Czarne reagują bardzo dobrze. Jest to niby najlepszy ruch według silnika, czyli nie wchodzimy w jakieś przygotowania przeciwnika, bo Mamed Yarow na pewno był przygotowany na bicie na g4, więc tutaj młody rosyjski arcymistrz gra swoje, gra d5, tak jakby grał Gambit Hetmański. Na co białe? No jak powiedziało się A, to trzeba mu powiedzieć B, jest g5, skoczek e4, jest opcja zbicia i białe zagrały goniec g2. No właśnie, teraz w tej sytuacji jest i zagrał goniec B4 z szachem, czyli cały czas ten motyw, jak są dwie figury blisko, one tutaj wspólnie atakują punkty C2, przepraszam, C3, punkt D2. Widzimy i skoczek, i goniec, więc no można w ten sposób próbować wymieniać figury czarnymi. Ale jakbyśmy na przykład zbili pionka, to też warto zwrócić na to uwagę. Tutaj na pewno rozwój figur by był uskuteczniany przez białe. Goniec na przykład na B4. I Hetman D3 nadal jest taki. Um, ocena jest taka, że czarne są trochę lepsze, ale na pewno, y, za cenę piona, to jeszcze nie jest tragedia jakaś tam rozwojowa. Hetman D3 dobrze broni E4, broni C4, y, broni też C3. No i tam pewnie jakiś go nie C4. Tak przypuszczam, że długa roszada możliwa byłaby, chociaż y, to są moje tylko takie szybkie. Szybkie, tutaj, takie spostrzeżenia niekoniecznie najlepsze ani muszą być, niekoniecznie muszą być dobre. Pamiętajmy o tym. Dobrze, jednakże w partii zostało zagrane koniec B4 i teraz uwaga, król F1. No rewelacja, po prostu w szóstym ruchu pionek totalnie wysunięty, król jest na F1 zderoszowany. O co tutaj chodzi? To są naprawdę mega nowoczesne szachy. No, eksperyment fajny, ale co ciekawe. Ta ocena nie jest jakaś super najgorsza, znaczy źle się wyraziłem teraz, jakaś najgorsza dla białych. Naprawdę, tutaj się sporo może dziać. No i teraz tak. Jak nastąpiło? Jakby tu skoczek zbił, no to oczywiście też byśmy tam próbowali odpędzić gońca, skoczek C3 i tak dalej, rozwojowo. Goniec zagrał teraz na E7. Tego pionka chce atakować i H4. Bardzo wysunięte pionki w debiucie jest dosyć łatwo atakować. Roszada ze strony czarnych. Nie boimy się. Tutaj zobaczcie, te pionki niby atakują skrzydło, a król chowa się tutaj pod, no w roszadzie pod atak tymi pionkami. Ale te pionki same niczego dobrego nie zrobią. Tutaj przede wszystkim trzeba dalej rozwijać figury. Skoczek H3. W tym momencie nastąpiło C6 i hetman C2. Dobra. Ja tu pragnę zaznaczyć i zauważyć, że białe mogłyby zagrać zdecydowanie lepiej w tej sytuacji. Ale decyzja do podjęcia jest niełatwa, dlatego że tutaj warto zbić skoczka na E4. Ale kto by takiego pięknego gońca oddał? No cóż, silnik by oddał, bo po wybiciu na E4 jest skoczek, który atakuje pionka. Nie widać, jak tego pionka bronić. Tu czarne musiałyby się pogodzić ze stratą piona. Pozycja jest równa, silnik ocenia spoko, dobra, ale taki ruch E5 należałoby zagrać. Niełatwy, bo to jest znowu oddanie pionka. Chodzi o to, żeby otwierać gońca do aktywnej gry. No, jest dużo aspektów, mówimy ogólnie, tak. Wyprowadzamy środkowe pionki, figury lekkie, roszada i tak e, dalej. Ten schemat się generalnie trzyma też w tym momencie. Tylko, że w pozycji skomplikowanej, ultra e, mocnych zawodników. Tutaj na przykład po wybiciu na E5, goniec F5 byłby dobrym ruchem, żeby bronić pionka. E, I po wymianie na przykład hetmanów, jesteśmy w końcówce, skoczek zagrywa na F4. Pionek więcej u białych, e, wprawdzie jest para, gońca cza, para gońców u czarnych, no ale... Pozycja nadal złożona, mimo takiej już powiedzmy prawie końcówki, można powiedzieć. E, tutaj byśmy pewnie próbowali grać gońcem na E3. Król G2 i e, e zajmowanie wolnej linii D. E, no Myślę, że obie strony mogłyby być zadowolone. No ale cóż, mamy Diarow, miesza. Miesza i gra Hetman C2. W tym momencie czarne zagrały właśnie E5, więc jest i Pienko ten ruch już dostrzegał dawno. Też już w centrum stara się mieszać. To jest logiczne. Król jest bezpieczny. I stara się uderzać w centrum, gdy król tutaj białych jest no, niezroszowany, nie jest na tyle stabilny, aczkolwiek tutaj jest też bezpieczny względnie, tak bym to ujął. Skoczek zagrywa na D2, wymiana nastąpiła, goniec wybił e, i teraz czarne wybiły pionka. Pionek wybił na D5, pionek wybił na D5 e, i skoczek zagrywa na E4. Jakbym miał wybierać, jakim kolorem chcę grać, no to pewnie wiecie jakim. Wolę to grać białymi zdecydowanie ze względu na no, te słabe pionki i te pionki mają też fajną opcję, no ataku przede wszystkim. Tutaj goniec zagrywa na e6. Zobaczcie, że tak naprawdę ten gambit się tak ułożył fajnie medierowi i no, mimo, że nie ma roszady, to król stoi lepiej, bo wieża się przydaje bardziej przy ataku pionków tutaj, można już konstruować fajne rzeczy. Teraz następuje ruch no naprawdę kapitalny. Kapitalny mi się on bardzo podoba. Silnik tego posunięcia nie lubi, ale jak gramy z człowiekiem to e, przeciwnikowi może się zrobić gorąco raptem. Jest to posunięcie G6. Bardzo silny ruch, wiadomo. Nie można wybić pionkiem z F, bo tutaj wisi goniec, e, ale co się stanie jak pionek zbije na G6? Tak nie było, ale co się stanie, moi drodzy? Po wybiciu na G6 Tutaj białe już mają fajne opcje. H5, oczywiście H5 atakujemy. No i jak tutaj czarne zajmą się tutaj wybijaniem pionka, czy przepychaniem, zaraz to pokażę, co się stanie, no to będzie źle, bo tutaj należałoby na przykład zagrać goniec G5, próbować skontrować jakoś bardzo aktywną figurę. Ale po wybiciu na H5 no jest wieża bije na h5 tutaj grozi mat. g6 może się bronić, ale jest skoczek g6 nie zazdroszczę pozycji tutaj dla czarnych. wygrana byłaby białymi bez problemu po na przykład ruchu g6 g5 w tej, w tej sytuacji jest h6 wtrącony ruch. No i no nie można zbić tutaj na F4 skoczka, bo jest bicie, grozi wzięcie wieży, i znowu grożą maty. Bardzo nieprzyjemna sprawa, można bardzo szybko przegrać, jak się e, zajmiemy tutaj obroną. Dlatego też czarne grają skoczek C6. Ostatnia figura wychodzi do gry, i to jest bardzo dobry ruch. Mamediarow zbija na H7. Wygląda to groźnie, ale król H8 wszystko się broni, wszystko się trzyma. Hetman zagrywa na b3, widzimy białe rezygnują już z ataku w tym momencie, bo nie widzą sensu wprawdzie no, tutaj przepychania tego pionka i dalszego tutaj marszu tych pionów. Słusznie białe podejmują dobrą decyzję i tutaj czarne grają hetman d7, wymiana na d5, goniec wybija, hetman wybija, wieża ad8, na co następuje wymiana hetmanów. Bardzo się to szybko uprościło, trzeba przyznać, powieża c1, Król zbił na H7. Skoczek D3. No to jest dobre ustawienie. Skoczek, zobaczcie, z gońcem wspólnie bronią bardzo ważne, yy, ważne punkty. E, to jest bardzo dobry układ. Tutaj zobaczcie, też to wszystko bardzo fajnie wygląda. Wieża na D5 zajęła bardzo dobrą placówkę. Nie dość, że po piątej linii sobie świetnie może pograć. To jeszcze w połączeniu też ze swoimi lekkimi figurami. To wszystko dobrze. Dobrze się ułożyło, dobrze działa. Goniec zagrał na F4, wieża na E8, goniec G3, czyli Mamediarów postanowił jednak gońca przerzucić. No, tak, goniec nie chodzi. Oczywiście po diagonali. Goniec zagrał na D6, na co wieża G1, wieża E4. No, figury zaczęły mocno tutaj żyć. F3, no wieża musiała wrócić. Goniec F2, F6. No w tej sytuacji, wiecie, ja to dosyć szybko teraz przestawiłem, bo tu się nic nie działo. Wszystko było pod kontrolą z jednej i z drugiej strony. Panowie zgodzili się na remis. Ja wiem, że może wynik zaskakujący, niesatysfakcjonujący nie kibiców, ale początek gry, odnogi jakie tutaj powstawały, myślę, że był... Bardzo interesujący, mam nadzieję, zresztą, e, i e, partia, mimo remisu, uważam, że była bardzo, bardzo ciekawa. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.